Z nami jest pani Martyna Bielońska, zwycięzczyni srebrnego medalu w kategorii 50 do 55 kg. Pani Martyno, jakie emocje towarzyszą przy odbiorze takiego krążka? No cóż, no emocje są niesamowite. Zresztą tutaj ta hiszpańska krew, hiszpańska, znaczy kolumbijska, ale hiszpańskojęzyczna. Ci ludzie tutaj mają bardzo duży temperament, więc i zarówno przy walkach, jak i przy odbiorze medalu naprawdę czuję się potężne emocje. No cóż, no, zawsze ten, który stoi na tym drugiej pozycji, chciałby stać na tej pierwszej, tak? Ja wchodząc do finału, wiedząc, że mam medal, to już jest taka ulga, że ja już ten medal mam i staram się jak dać z siebie wszystko, żeby zdobyć złoto. Ten medal dla mnie jest naprawdę wielkim, wielkim przeżyciem. Ja się bardzo, bardzo cieszyłam. Emocje są nie do opisania, to każdy z Państwa musiałby tam stanąć i zobaczyć. Oczywiście dużo bardziej się to przeżywa, kiedy jeszcze leci hymn nasz, ale no, nie zawsze się to da zrobić, tak? Z nami jest pan Tomasz Szewczak. Panie Tomaszu, srebro w kategorii do 94 kg to dla pana sukces czy porażka? Sukces, jak najbardziej sukces. Jest to mój pierwszy medal na World Game. Miałem już medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Tego mi brakowało, jestem spełniony. Jak pan ocenia atmosferę panującą tutaj w Kali podczas The World Games? Cudowna, atmosfera jest cudowna, naprawdę kibiców jest mnóstwo, wszyscy krzyczą, dopingują, proszę o zdjęcia, autografy, jest cudownie. Z nami jest pani Emilia Maćkowiak, zwyciężczyni srebrnego medalu w kategorii do 70 kg. Pani Emilio, jak pani ocenia swój występ? No, jestem bardzo zadowolona z występu, aczkolwiek zostaje pewien niedosyt, bo nie jest to złoty medal, aczkolwiek na tej imprezie każdy medal jest na wagę złota. Na co dzień mieszka pani we Wrocławiu, czy w związku z tym za 4 lata w naszym mieście będziemy mogli panią zobaczyć podczas World Games? Za kilka miesięcy startujemy na Sport Accord Combat Games w Sankt Petersburgu i na razie o tym będę myśleć, więc na World Games we Wrocławiu przyjdzie jeszcze pora.